Siema, siema, ludziska, z tej strony jak zawsze Dark Wolf i dzisiaj robimy kolejny dzień z serii Gwint, Wiedźmińska gra karciana. Dzisiaj mamy ospi, to znaczy gościa specjalnego. Witam serdecznie, Domi. I dzisiaj postanowiliśmy, tak nawet nie dla jaj, ale po prostu dlatego, że chcieliśmy zrobić coś innego niż normalne odcinki, co mieliśmy zawsze na potyczce, to po prostu zagramy sobie jedną partię z przyjacielem. Tylko to będą jaja, jak zobaczą jak ja gram, to ja mam dopiero pierwszy poziom. Zawsze na błędach się uczę, a może jeszcze je pokonasz bez wiedzy. Czasami nawet najsłabsi mają czasami więcej szczęścia. Ja nawet Gwinta Wiedźminie 3 nie potrafiłem ugrać. Słuchaj, Tylko na parcie przytając 30 razy save'a, żeby nie robić rzeźni po prostu tam w Nilfgaardzie. dobra, będziesz musiał mnie zaprosić. O, okej, wlazł mi teraz. Musisz zaakceptować. Ja w tym czasie włożę chronometr. A to ja chciałbym cię zaprosić, A, egzo. to jest to samo. No to zrób ty. Znaczy, bo ja nie wiem jak tutaj, bo mi się nie wskakuje to, wiesz? Dobra, to ty zrób. Masz. Okej, oczywiście wybieramy naszą talię. Ja, tak jak wiecie, używam tą moją, ale. Nie, no dobra, trudno, Ale ale post. talię startową. Ale postanowiłem po prostu, że dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej. Więc po prostu postaramy się zagrać talią Franceski. Spadło mi na... No ten, zsunęła mi myszka. Heyran jest? O, T5 tam z lewej rusza się, coś tam. Teraz przynajmniej wiesz, że łatwo nie tracę głowy. Olgierd jest, o. Tak jest, Ogiert. Łe. Okej, mamy nową talię Nilfgaardu kontra naszą z talii Skojatel. No i zobaczymy, panowie, jak pójdzie. Czekaj, nie odbiera jakichś sygnałów dziwnych? Bo mam telefon przy sobie, co ja. Nie, nie odbiera. No, Okej, dobra. mamy trochę gówniane karty, więc sobie trochę powymieniamy. Znowu gówno. Trochę już lepiej. I zaryzykujmy. Okej, teraz możemy postanowić, kto wybiera pierwszy, ale wy już znacie tą regułę. Na razie zostawmy, żeby nasz wróg zaczął pierwszy. A nie, to ja wybrałem. Dobra, never mind. Okej, zaczynamy oczywiście od obrońcy Makatanu. Chyba znacie regułę, więc ja będę wam mówił, co to znaczy. Okej, mamy kartę szpiegowską. Teraz czekamy, aż on ustawi gdzieś. Mogę najpierw odkryć kartę przeciwnika. No niestety, się uczymy na błędach, wiesz o tym dobrze. Lol. Okej, oczywiście bieramy teraz królowskiego wartownika. I teraz goronimy. Ale to nie moja talia. Mogą się schować, ale nie uciekną. Okej. Niestety przewagą jest gracza, że ma moje dwie karty, co mogą mi dać trochę problemów, ale zobaczymy. Okej, mamy przełom. A dodaj plus dwie, no dobra. Ja myślę, Ileś mam pecha do karty teraz? że... A nie martw się. Okej, ja myślę, że najpierw to spasuję, nic tutaj nie zrobię. I tak, ale wolę, żeby potracił karty. Okej, mamy katapultę. Mamy remis. Jak jest remis, to Jeżeli wtedy... jest remis, to wszyscy dwojgę dostajemy po jednym punkcie. I wtedy da się robić następną turę. Dopóki ktoś nie wygra dwa razy. Chyba, że dwa razy padnie remis. Ja zaryzykuję. Ujrzenie. Idealnie. No, szczęście. Pasuje. O, tu musisz dać cenę przeciwnika z pasjem. Okej, 1-0 dla przeciwnika. Czemu ta karta ci została? Dlatego, że ma efekt adrenaliny. Nasz oponent dzięki własnej ability po prostu może wymienić jedną kartę. Oczywiście przypominamy z nową kartą nilfgaardzką, czyli przepraszam, talią nilfgaardzką. Jedynie może zdecydować, kto zaczyna. Okej, no zaczyna oponent. Nie ma jak to wymienić na tą samą kartę. Zdarza się, czasem może mieć pecha. Okej. Oczywiście użyjemy piorun Altsura. To się naprawdę opłaca.
Okej, odkryj losową. Oczywiście my już wiemy, co z nią zrobimy. Tak już ta karta nie była mi potrzebna, więc nawet lepiej dla mnie. Kurde, nie mogę się zdecydować. Czytaj poprawnie efekty. Oczywiście ona się tutaj pozbyć, bo dlatego, że ona jest cięższa. Jeżeli potem się spompuje, będą problemy. Ok, zwiększył mi o 3 naszą srebrną kartę. Ale myślę, że ja już wiem, co zrobię. Winniśmy sobie pomagać. Oczywiście zwiększyliśmy naszą o 3. Ok, sobie powiększył niestety o 12, gdyż daje to ambasador. To ja muszę chwileczkę pomyśleć, co tu robić. Chyba mi się to najbardziej opłaca. Pewnie mi zniszczysz, co? Nie. Zmniejszę siłę. Sprytnie. To jeszcze nie wszystko. To my zaczniemy robić efekty. Jakieś ostatnie słowa. O, dzięki! Wiesz, że mi teraz poprawiłeś jeszcze? Patrz. No to masz fur. Dostaję plus 5, tak? Dobrze. Nawet lepiej niż myślałem. Dzięki. Nie. Ok, oczywiście rzucimy do 38. Iruj, przegrałem. Nie, jeszcze nie koniec, będzie trzecia runda, jeżeli ten. Tu będę zmuszony użyć jedną kartę. I tutaj ja nawet już wiem, co. I oczywiście nam pozostanie jedna karta dodatkowa. Okej, okay, trzecia runda. I oczywiście zostaje mój Makatanu. Nie, masz jeszcze jedno, dwie karty. Zobaczymy, jaką wymieni. Okej, okay. No i tutaj będziemy musieli grać trochę na szczęściu. Oczywiście, my zaczniemy od Franceski. To jest bez sensu. To byłoby nawet sensem. Wiecie co, ja chyba zaryzykuję. Zobaczymy, co odpali. Okej, zaryzykujmy. I będziemy grać na ostatnią kartę. Kurwa! Szczęście początkującego. Jakiego fuksa miałeś, no kurde, poroża musiała ci się trafić. Wiedziałem, że miałem użyć tamtą. Ja pierniczę, no ale brawo. Szczęście początkującego. No ładna, naprawdę gratuluję. Widzicie, czasami trzeba zaryzykować. No dobra, ja dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję, że Dominik za fajną partię, było ciekawie. No i najwyżej zobaczymy się przy następnym odcinku, jak to się mówi, niestety szczęście początkującego. Siemanko, życzę Wam dobrego wieczoru.